Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sautys, jestem członkiem koła naukowego filmoznawców na Uniwersytecie Łódzkim. Razem ze mną jest Maciej Kujawski. Witam wszystkich. I odcinek, którego właśnie słuchacie, będzie ostatnim z naszej Oscarowej serii, ostatnim, w którym będziemy rozmawiać o nominacjach. Będziemy omawiać kategorię najlepszy film, ale pojawi się jeszcze jeden. Jeszcze jeden epizod, gdzie tym razem porozmawiamy o szansach poszczególnych filmów na, na wygraną. To już będzie taki, taki zbiorowy, coś jak to, czego mogliście wysłuchać w zeszłym roku, tylko już poświęcone w 100% szansom filmów na nagrody, bez rozmawiania o ich jakości. A dzisiaj, tak jak już, już wspomniałem, będziemy rozmawiać o kategorii najlepszy film, gdzie nominacje zdobyły Belfast, Koda, Diuna. Drive My Car, King Richard Zwycięska Rodzina, Licoreś Pizza, Nie Patrz w Górę, Psie Pazury, West Side Story oraz Zaułek Koszmarów. I jest to pierwszy rok, gdzie stosowana jest ta, akadem... ta nowa zasada, w... według której musi być 10 nominacji w tej kategorii. Więc no, tych filmów jest, jest faktycznie sporo. No i na początek chcecie Maćku zapytać, co sądzisz o tej stawce? jakie masz zdanie od niej całościowo, bo no ja nie, nie pochlebna. Mhm. Znaczy z jednej strony siłą rzeczy będziemy porównywać tę stawkę do tego, co było rok temu i gdyby porównywać, to z jednej strony jestem zadowolony, bo wreszcie są filmy, które mnie zachwyciły w jakiś sposób w tej stawce. Są filmy, które bardzo cenię, które zachowam w pamięci na dłużej, będę o nich myślał i, i, i jakby budzą u mnie bardzo ciepłe uczucia. A rok temu, jak się zastanowię, moim ulubionym filmem z całej stawki był Ojciec. I, I to był dobry film. To nie był film e, jakiś najważniejszy dla mnie. To nie, to nie było nic mistrzowskiego. To był mały, ciekawy film. Prawdopodobnie gdyby wyszedł w każdym innym roku, to nie byłby nominowany. Może tylko Anthony Hopkins byłby z tego filmu nominowany, a poza tym no byłaby to taka perełka, taka malutka, że żebyśmy mówili, ej, to jest całkiem ciekawe, obejrzyj ten film, bo był całkiem dobry, natomiast no, nie, nie na Oscary, jakoś zupełnie, zupełnie mi się to nie kojarzy. No i przez to, że ta stawka w tym roku jest zupełnie inna od tej, co była rok temu, bo rok temu było po prostu mniej filmów, nie było blockbusterów oczywiście, ze względu na to, że to był dziwny rok. No i przez to, przez ten taki dysonans, trochę moja ekscytacja wzrosła względem Oscarów. Rok temu byłem już zmęczony, już myślałem, że więcej się tym interesować tak bardzo nie będę, a jednak to, że zobaczyłem tutaj kilka tytułów, które są bardzo ciekawe, jak Dave My Car, który jest w pewnym sensie no, trudno powiedzieć nowatorski, ale jest czymś odświeżającym na pewno. I podoba mi się, że mimo to, że to jest znowu film azjatycki, który jest nominowany, jak Parasite był nominowany te parę lat temu, to jest to kompletnie inna, kompletnie inna stylistyka. No, z drugiej strony, te psie pazury, które prawie wszystkim się podobają. Co prawda, jak rozmawiamy z gośćmi, to albo napotykamy kompletnych przeciwników, albo tych, którzy stawiają ten film na piedestał, co jest bardzo ciekawe. Jest też zaułek koszmarów co, co jest dla mnie chyba najdziwniejszą tutaj. Znaczy, jest kilka tutaj dziwnych nominacji, takich na wyrost. Myślę, że. Pod tym względem to można jednocześnie obronić tezę, że to jest dość słaba stawka w tym roku. Bo są tutaj filmy, które nie powinny się tu znaleźć. Tak, nawet zastanawiając się, no nie wiem, obiektywnie, oczywiście nie da się, ale wydaje mi się, że Załóg Koszmarów to. No, to jest film dla, wydaje mi się, konkretnej niszy, dla nie wiem, pasjonatów tego typu klimatów. To nie jest film, który powinien wygrywać. Mimo całej mojej sympatii do tego filmu, on no nie zasługuje. No, może za jakieś tam techniczne, ale. Za najlepszy film nie rozumiem, jaka jest wartość dodatkowa, czy, czy jego jakieś nowatorstwo, za które ten film powinien tutaj walczyć na równi z innymi tytułami, które starają się jak mogą być ciekawe, budować nowe światy, jak Diona na przykład, czy kreować motywujące historie, jak King Richard. No nie wiem, po prostu nie rozumiem. Ja co prawda do tej stawki zeszłorocznej mam troszkę takie cieplejsze odczucia, bo tam faktycznie są dwa filmy, które dobrze, dobrze wspominam czyli czyli Nomadland oraz Minari i nawet jak będziemy jakbym miał mówić o takich słabszych filmach no to <laughs> najgorszy z zeszłego roku byłby według mnie Mank, który i tak uważam, że jest filmem przeciętnym, nie jest jakiś tragicznie zły. Jak się cofniemy jeszcze rok wcześniej, no to tu już się w ogóle ta stawka prezentuje naprawdę świetnie, gdzie gdzie najgorszym filmem jest według mnie Joker, który jest ok. A poza tym, no to, to są naprawdę świetne filmy. Jest Parasite, który jest fenomenalny, jest genialna historia małżeńska, małe kobietki, które bardzo mi się podobały. Czy. czy pewnego razu w Hollywood. Tak, pewnego razu w Hollywood, Robbit, Irlandczyk, 1917. Nawet to, to Lemon, które jest takim, tym standardowym biopikiem, który się zawsze pojawia, to był akurat w tamtym roku taki. To, to były dobre rzeczy. No w tamtej stawce był film dla każdego, tak naprawdę. Tak, tak, tak. Każdego, tak. Coś ale powiem. jak tak przeglądam sobie te, te moje oceny tych, tych filmów, które były nominowane w tej kategorii Najlepszy Film, tak cofając się powiedzmy 5 lat do, do, do 2017 roku, raczej tutaj nie mam filmów, które bym oceniał bardzo, bardzo nisko. Też zaznaczenie, że nie wszystkie widziałem, ale. Najgorsza ocena, pomijając ten rok, to jest Bohemia Rhapsody, które w tej skali 1-10 mam na czwórkę i to chyba nawet jest trochę za wysoko, ale no nie ma tutaj filmów, tak jak mówię, które bym uważał za złe. W tym roku są takie aż dwa, bo mamy tutaj naprawdę według mnie okropne Belfast i, i nie patrz w górę i też mamy tutaj bardzo dużo filmów, które uważam za przeciętne, czyli Koda King Richard i, i takie no poniżej średniej West Side Story którego nam, czy w niektórych aspektach jestem w stanie bronić ale jako całość to nie wypada dobrze I, i właśnie w tym roku jest tutaj strasznie duży rozstrzał gdzie z jednej strony są filmy, które naprawdę bardzo, bardzo mi się podobały jest Drive My Car, czyli mój ulubiony film roku są się pazury, które też tam chyba u mnie wylądowały w top 5. Jest Duna, którą bardzo lubię. Czy, czy nawet Likroś Pizza, którą co prawda uważam za jeden z gorszych filmów pana Thomasa Andersona. Ale to nadal jest bardzo dobre kino, na którym da się miło spędzić czas. No a z drugiej strony są te naprawdę okropne Belfast i Nie padł w górę. I to jest no, zestawianie filmów, które odcierają się o arcydzieła z takim no, u, u mnie to jest po prostu tutaj jest moja góra stawki roku i mój absolutny dół jeśli chodzi o, o to nie patrz w górę tak, no trochę zabrakło filmów pomiędzy chociaż no, może Licorice Pizza jest takim filmem czy, czy, czy King Richard, że to są te filmy, które nie były najgorsze, ale nie były też najlepsze, tak, tak mi się wydaje mm, no i West Side Story który no, może nie jest najgorszym filmem, patrząc na to, jak jest, nie wiem, wreżyserowany czy technicznie, ale jako zjawisko, jako to, że, że w ogóle nominujemy taki film, który sobą prawie nic nie reprezentuje, poza tym, że uznany reżyser, no, trochę już nie wie co kręcić i już nie ma tego zapału co kiedyś, więc sięga po stary film i go odświeża po prostu, bez większego pomysłu. Jest to absolutnie smutne i. Prawdopodobnie bym już więcej się nie zajmował Oskarami, gdyby ten film wygrał w głównej kategorii, ale też nie widzę na to za bardzo szans. Nie, tak jeszcze ten. Zanim przejdziemy do rozmowy o poszczególnych tutaj kandydatach, to, to myślę, że możemy wymienić takich pomniętych, tych, tych prywatnych naszych. A, no i no ja bym. Tutaj są. No jest dużo. No ja bym tutaj na przykład bardzo chciał zobaczyć Janet, o którym często mówię. To jest mój drugi, drugi ulubiony film zeszłego roku. No ale to nie jest film, który. Pasuje do tego typu nagród. Ale za to jak najbardziej pasuje tragedia Macbeth, która jest również jednym z najlepszych filmów zeszłego roku i na spokojnie mogłaby się znaleźć w tej stawce w miejscu nie wiem, chociażby Belfastu. Film Zielony Rycerz, który też jest fenomenalnym kinem według mnie. TikTok Boom mogłoby tutaj spokojnie wylądować. Spencer. Już może nie będę mówić o takich filmach, które. No, no nie, nie trafiają na takie nagrody, typu malignant czy. Albo świnia. Albo świnia, czy na przykład jeden z takich, jedno z moich ze zeszłorocznych nowych horyzontów, czyli film La Veronica który, który naprawdę bardzo, bardzo lubię. Yy. Ale no, nawet w tej stawce mogłoby się znaleźć Encanto albo Michelowie. I, i nadal byłyby to filmy dużo, dużo lepsze od większości nominacji. No, dużo lepszym wyborem w miejsce West Side Story byłoby In the Heights, który jest filmem o podobnych tematach, również o mniejszości etnicznej w Stanach Zjednoczonych, a jest niesamowicie... Nie niesamowicie, ale no jest dużo lepszym filmem, ma ciekawszą choreografię, ciekawszą aranżację, ma lepsze piosenki, Uważam, mimo że tutaj, no oczywiście, Wesley Story jest filmem, czy yy, jakby dziełem kultury, no bo to, oczywiście to jest bazowane na musicalu scenicznym, podobnie jak In The Heights, ale no jednak jestem większym fanem piosenek Mirandy. Yy, no i, i dałoby się tutaj wymieniać dużo. Już, tak jak mówię, nie, nie chodzi mi na takie filmy, które nie trafiają na takie nagrody, nie wiem. Vortex, Gasparanoe. <laughs> yy, bo, bo, bo jakby to, to wiem, żeby się nie zdarzyło, ale z takich filmów, które. Mogłyby tutaj trafić, no to była masa lepszych wyborów niż to, co tutaj mamy. No, chociażby ta tragedia Macbeth'a. Mm. Ale też jak Akademia pokazuje, że bardzo lubi osta w ostatnich latach e, mimo wszystko nominować te filmy e, spoza Europy, spoza Stanów, e, europejskie, azjatyckie. Mm. To w tej stawce wyjątkowo czuć, że mimo, że jest ten Drive My Car, to, to jest jeszcze miejsce na, na te inne filmy, wydaje mi się, że. Tak, nawet ten. ten. Norweski kandydat, tak, tak, który oczywiście jest, już, już wspominałem, jak kocham ten film. E, Najgorszy człowiek na świecie, który, no nie wiem, no, połączenie pewnych rzeczy, które już były w kinie w ramach tego filmu, sprawiają, że czuć właśnie takie poczucie świeżości. I to jest to poczucie świeżości, które na przykład mi prywatnie bardziej odpowiada niż to. Które jest Drive My Car, który też wydaje mi się, że, że całkiem tę świeżość niesie, tylko w zupełnie inny sposób. No i właśnie takiej różnorodności na tym poziomie by się przydało w ramach tej, tej głównej stawki. Bo na przykład, Psie Pazury to też myślę, że jest taki hołd dla starych narracji, dla starych form opowieści, ale przez to, że dawno nie było tak dobrze opowiedzianej klasycznej historii, z nowym spojrzeniem, z jakimiś nowymi tematami, to właśnie te Psie Pazury są takim odkryciem dla wielu osób. I, i to jest film, który chyba trafił swój moment wydaje mi się też a, a to jeszcze z drugiej strony zapytam, czy są jakieś filmy, które wiemy, że mogły tutaj trafić i bardzo dobrze, że się to nie stało no, ostatni pojedynek Dom Gucci, Ridley Scott <grym>, oba filmy zrobiły tak, no Being a... the Ricardos mogło tu trafić przejawiało się w jakichś mm -hmm. przewidywaniach że No Way Home tak. nie, nie Proszę, nie, nie ma o czym rozmawiać. <grych> Zastanawiam się. No, no, bardzo ciekawy, prawda? Był film Spencer. Jakby to jest film, który. Ja nie jestem jakimś jego fanem, ale zaskoczyło chyba to, jak bardzo ten film jest autorski. Że to nie jest po prostu kreacja aktorska, a reszta to tam jakiś przypadek. A często taki jest w tego typu biopikach a tutaj po prostu czuć styl w każdym kadrze mi ten styl do końca nie pasował, ale ale dla wielu osób faktycznie to był taki no, monolit, taki naprawdę solidny film nie wiem co jeszcze, no córka raczej nie liczy na to, raczej nie było zbyt dużych szans mimo, że uważam, że to był naprawdę ale, ale dobry ale to byłby film. nadal ciekawszy wybór niż, niż, niż ten nieszczęsny Belfast prawda, do, do którego się to tak, to tak uczepiłem głównie dlatego, że po prostu jak patrzę na listę to jest pierwszy no Cały czas zapominam, że Likory's Pizza jest w głównej kategorii. Dla mnie to jest zaskakujące i ten film do niczego nie pasuje mi zupełnie. Mimo, że jest w porządku, jakby przyjemny sens, ale, ale też cały czas jak oni myślą, to mam wrażenie, że on się nie dostał do tej głównej kategorii. a tam jest, więc to takie może tylko moje odczucie. No, myślę, że tak. Ten... Książę w Nowym Jorku 2. Tak, sp Space Jam. Tak, tak. Najgorszy film zeszłego roku. Jeszcze z rozczarowań, no te podpisuje się, nie wiem czy mówię, Camon Camon. Nie, 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 ale no, nie widziałem tego filmu, A, także. No, kamon Camon, który pod względem formy, no, nie dziwię się, że nie spodobał się Akademii. On nie jest jakiś niesamowicie abstrakcyjno-artystyczny. Ten film jest mimo wszystko dla każdego, jest dość przystępny. Z drugiej strony, korzysta z techniki dokumentalnego. A z kolei ma tak szczere występy aktorskie. Jacqueline Phoenix, który gra zwykłego faceta w średnim wieku, wypada tak wspaniale, tak naturalnie, że o wiele wyżej ceni taką kreację aktorską niż to, co zrobił w Jokerze, na przykład, więc za, za co dostał Oscara. No a tutaj nawet nominacji za to nie dostał, i sam film też został pominięty. Przepiękne ma zdjęcia, dobre tempo, dobry scenariusz. no Wszystko tam było naprawdę na wysokim poziomie i i mam nadzieję, że tutaj też to, to myślenie się, się trochę zmieni w akademii bo Titan to jeszcze większe szaleństwo, to już w ogóle tutaj trudno mówić o szansie, a też chyba mój ulubiony film zeszłego roku <gry> który jak się zastanowić, jak rozłożyć go na czynniki pierwsze, to jest prostą narracją jakich wiele, tylko ubraną w bardzo dziwne szaty i tak naprawdę wiele filmów o tym opowiada jakby się zastanowić i właśnie przyjrzeć samemu scenariuszowi, że to jest film o szukaniu o jakiejś akceptacji, to tak naprawdę ten film nie jest tak daleko od, nie wiem, od Green Booka, <gry> który, który jest nudnym Oscar-Baitem i nudnym e, przezroczystym formalnie filmem. A tutaj po prostu zostało to ubrane w te całe szaleństwo i, i gatunkowe tropy. Mm. Za to po prostu Titan zasługuje na wszelkie pochwały, moim zdaniem. No dobra, no to ponarzekane na to, co się nie wydarzyło. Możemy teraz na no, narzekać na to, co się wydarzyło, tak już bardziej szczegółowo, no i, no i zaczynamy od Belfastu, czyli filmu, którego <laughs> i, no, im dłużej czasu od Sansu mi, ja tym bardziej go nie lubię. Już w momencie oglądania, poza tym, że podobały mi się tam jakieś pojedyncze sceny, to skończył się ten film, ja tak, no, no okej, okay, ale czemu ludzie się tym zachwycają, to nie jest dobre. I, 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 I tak jak mówię, im dłużej czasu mi ja tym, tym bardziej, się, bardziej się w tym przekonaniu utwierdzam. Nadal uważam, że tam jest parę dobrych kadrów i parę dobrych scen, no ale to jest za mało na, na to, żeby mówić, że to jest dobre kino. Po prostu tutaj Ken Brana Taką dobrą zarzutkę zarzucił, takiego dobrego robaka na haczyk nadział, że się ludzie złapali. Za całą ławicą. No tak, no. no. to jest trochę, nie wiem, no często mówisz, że blockbustery są robione w sposób mechaniczny. To jest właśnie kino artystyczne, robione w sposób taki mechaniczny, bez wyrazu, przez roboty po prostu. Chociaż no, nie chcę aż tak jakby tutaj krytykować Keneta Bronaga, bo miejscami czuć, że on miał jakiś zamysł na to, jakiś konkretny pomysł. Jest właśnie, jak mówisz, kilka ciekawych kadrów, no, ale dla mnie ten film jest takim parszywym dosłownie miksem, co już mówiłem, miksem Jojo Rabbit i miksem Romy. Z jednej strony, właśnie nostalgiczne spojrzenie w przeszłość, pełne naturalizmu, a z drugiej strony ta zabawna groteska. I to się nie klei po prostu. A z drugiej strony, no, nawet gdyby się kleiło, to by pomagał tutaj dobry scenariusz, w którym byłaby jakaś dramaturgia, jakiś rozwój postaci. Nie ma tego zupełnie. Ten film ma tylko i wyłącznie miłe dla oka sceny, ze którymi nic więcej się nie kryje. Mamy te wszystkie sceny, które są bardzo urocze, jak scena na przykład tańca dziadków, scena pod koniec, gdyś ojciec zaczyna śpiewać na scenie i to jest bardzo mm, ładna scena, ładnie oświetlona, ze, właśnie z bardzo taką pozytywną muzyką, że tę scenę się pamięta. Ale co z tego, jak ona nie ma żadnej funkcji emocjonalnej, żadnej funkcji psychologicznej i. Dramaturgicznej, tym bardziej. No Ten film jest tylko o tym, że kiedyś było fajnie, ale było też trudno. No, tak bym to podsumował. Tak, na, 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 na ten film narzekaliśmy wielu już yy, sytuacjach, gdzie się pojawił, chyba jedynie gdzie nie. No to, no to ten, ten yy, przy dźwięku. Chociaż, chociaż też, no, tak jak ja tam ja w tamtym epizodzie mówiłem, że nie pamiętam kompletnie tego filmu, nie pamiętam jak ten montaż dźwięku wyglądał, no bo to jest jeden z tych filmów, które są złe, ale nie w taki interesujący sposób, mhm. że jeszcze House of Gucci, którego też skrajnie nie lubię i też uważam za film nawet gorszy, tam chociaż pamiętam te, to jak kuriozalny jest to film, pamiętam ten skrajnie zły występ Jareda Leto, pamiętam tą okropną Lady Gagę, pamiętam przepiękne swetry y, Adama Drivera, a z Belfast pamiętam dwie sceny i jeden kadr, jak tak o tym teraz myślę. No, no Belfast to jest też ten film, który bardzo skutecznie rzuca właśnie jak e, mówiłeś tutaj metaforę rzucania haczyka na który złapała się publika, to mi się wydaje, że ten film rzuca taką zasłonę dymną że można ten film obejrzeć i nie odczuć wcale że to jest tak zły film przez to że jest dużo takich powierzchownych przyjemnych atrakcji wizualnych muzycznych że to przyjemnie może przelecieć ten sens, tak mówiąc kolokwialnie no a właśnie przykład do mogucy to jest film gdzie reżyser nie umiał ukryć tego że film jest beznadziejny tam nie ma nic co by odwracało uwagę od chaosu scenariusza od chaosu aktorstwa od chaosu reżyserii a tutaj, chyba, chyba jednak, w taki bardzo powierzchowny sposób ten film potrafi złapać taką, nie wiem, czystą przyjemnością obrazu, może. Tak mi się wydaje, że to jest taka przewaga Belfastu jedyna. Tak, bo jakby no, sam seans Belfastu był raczej tam nie bezbolesny, tylko no, nic za nim nie szło absolutnie. Dokładnie, no, postaram się się po nim nie, o nim nie myśli w zasadzie w ogóle, chyba, chyba że właśnie yy, prowadzi się dyskusję o tym filmie, wtedy trzeba o nim pomyśleć, ale tak poza tym to sam z siebie nie wracałem myślami do tego filmu. Mimo, że on stara się mieć zapadające w pamięć sceny, całe sekwencje, to chyba efekt jest przeciwny. Jeszcze mam temu, temu filmowi za złe to, że jednak y, mnie trochę zbajtował całkiem fajnym trailerem z piosenką, którą bardzo lubię, czyli no ze z świetnym Everlasting Love. Tak, trochę długo mówimy ale, o tym filmie, ale po prostu jakoś tak wyszło. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz a propos tego filmu, że on mi się kojarzy z tym e, społecznie zaangażowanym kinem brytyjskim z lat e, 90., i to jest kino, do którego mam dużo sympatii. E, na przykład taki film jak Goło i Wesoło, który też łączył naturalizm ze śmiechem, i tam to było absolutnie cudowne. Było pełne naturalizmu, może też kwestia tego, ile tam było takich mniej znanych aktorów, i e, też tam nie było jakiejś dramaturgii, ale jednak tam problemy były tak namacalne, bohaterów. No, fatalny tytuł, ale film naprawdę dobry, czyli goło i wesoło. Nie, no, nie ma co. Lecimy dalej i lecimy do filmu, który uważam za niewiele lepszy, czyli do Kody. No i. No, no, no taki film na niedzielę, no, do Kotleta, żeby sobie z rodzinką obejrzeć i powiedzieć: No, miłe. I mama też powie, no miłe, i tata też powie, że no miłe takie, no takie... takie <noise> Nawet babcia? Tak, powie. babcia też powie, takie życiowe, że, że życie jest czasami trudne, ale trzeba tam nie poddawać się, brnąć do przodu i, i tyle. B Belfast chociaż ma jakieś tam sceny, które pamiętam. Koda nie ma nic. No ma bohatera, którego pamiętamy i aktora, tak mi się wydaje. Tak, no. no tak, tak Troy Kotsur i... był spoko. Chociaż tam wiem, że bardzo dużo osób chwaliło na przykład yy, Emilię Jones, która, która Nie rozumiem. Właśnie ja też nie. Nie pamiętam. Która mnie. tam nawet nie zdobywała pamiętam. jakieś jakieś yy, nominacje za za rolę. W BAFTA jest nominowana za najlepszą rolę pierwszoplanową, ale nie, 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 nie widzę tego. W sensie to nie jest zły występ, ale to jest jeden z tych filmów, które są po prostu definicją przeciętności. Też jakby y, wiele osób podaje ten, w tym roku, wymieniając te nominacje, te, które się nie podobały, powiedzmy, środowisku krytyczno-filmowemu, to często ten film jest wymieniany jednym tchem z filmem King Richard. I e, z całym szacunkiem, no zgadzam się, że King Richard jest filmem niedzielnym, też jest filmem do obiadu, y, też jakby niespecjalnie skomplikowanym. Natomiast tam wszystko w ryzach trzymał nie tylko występ Will'a Smitha, ale też całkiem przemyślany, dobrze ustrukturyzowany scenariusz. Tutaj tego nie ma. Tutaj ja mam taki problem, że przeszkody, które stają przed naszą bohaterką, są albo nikłe, albo tak minimalne, że nie czuć tutaj no, ani odrobiny przejęcia o od tę bohaterkę, bo wiemy, że wszystko się uda. W sensie, może taki był cel, ale z drugiej strony. Ten taki leniwy ton tego filmu sprawia, że w ogóle nie byłem zaangażowany w tę historię. Hmm. No i też ten fakt, że to jest jednak nominacja dla filmu, który jest remake'em. Remake'em francuskiego filmu, który ma... jest starszy o ile? O 7 lat. No, no bo Amerykanie, jak wszyscy wiedzą, o czym nawet w swojej przemowie. Yy gdzie odbierał chyba statuetkę za najlepszy film międzynarodowy, powiedział Bong joon -ho -ho jakby czytajcie napisy, to jest naprawdę niski murek. <noise> no, ale ca dobrze, że trafiło na ten film, który jeszcze tam jakoś ujdzie, ale słyszałem, że okropny jest ten amerykański remake filmu Nietykalni francuskiego. No już, ten... już samo Nietykalni nie jest zbyt dobre. <noise> no właśnie, a to się nazywało The Upside z Brianem Cranstonem i Kevinem Hartem i Chyba kiedyś z czystej ciekawości ten film sprawdzę po A nie to jest w ogóle fascynujący, fascynujący film pod kątem odbioru. Że to jest jeden z tych filmów, które są na tyle... Tak się przypadkowo złożyło. Tak, są na tyle po prostu nijakie, że jednak podobają się tej, tej masowej publice. Właśnie, właśnie jak Belfast. To jest, to jest podobny typ kina. No, okej, okay, no. Teraz tutaj mamy przy kolejnym filmie bardzo odmienne zdania, bo ja jestem dużym fanem. Bardzo mi się podobała Duna. Tak. Uciekłem z zajęć, żeby iść na premierę. Bardzo czekałem na ten film i się nie zawiodłem. Co prawda, zaraz po seansie byłem bardziej zachwycony niż jestem obecnie, i też po rewatchu troszkę więcej wad tego filmu widzę, ale nadal uważam, że jest to bardzo udana produkcja. I przede wszystkim uważam, że ten film zasługuje na tę nominację, dlatego, że mimo wszystko na tle tego blockbuster blockbusterowego kina, zdominowanego przez, przez kino superbohaterskie, robi coś inaczej. I, i, I tak samo jak coś inaczej robi niedawny Batman z Robertem Pattinsonem w reżyserii Matarifa, ale tutaj myślę, że duża jest właśnie zasługa tego, że za oba, jednym i drugim filmem. Które myślę, że porównywanie ich nie jest jakiś takie bez uzasadnienia, bo są to filmy długie, filmy powolne, bardzo mocno dopieszczone od strony technicznej. I w obu przypadkach mamy reżysera, którego obchodzi jego film, gdzie ktoś miał wizję na to, że jakby ro rozumiem, dlaczego Duna może się pewnym osobom nie podobać, ale stwierdzenie, że na przykład jest filmem bez pomysłu, bo i z takimi się spotkałem. Uważam, że po prostu z gruntu błędne. Bo to jest film, który jest bardzo konsekwentnie zrealizowaną wizją autorską. Tylko po prostu ma, ma wysoki budżet. No i podobnie z tym Batmanem. Co prawda, Batman raczej na nominację tego typu nie ma co liczyć, chociaż może się zdziwimy. Ale zdecydowanie wolałbym dostawać po prostu co roku te, te same trzaskane w ten sposób dune Na tym poziomie, na którym jest duna, No chociaż to też by się szybko przejadło, ale zdecydowanie chętniej przyjmę trzy takie dune niż, niż, niż jeden Marvel obecnie gdzie no na przykład podobało mi się Shang-Chi ale nie pamiętam nic z Shang-Chi, pamiętam całkiem dobrze tak no niestety nie jestem w stanie znaleźć właśnie Blockbustera, który byłby w konwencji tego powolniejszego kina w zeszłym roku i byłby tak długi i taki właśnie no powiedzmy artystyczny w cudzysłowie eee... Ale, ale no były blockbustery, które były inne niż, niż to, co zazwyczaj dostajemy i mi się naprawdę bardzo podobały. Na przykład film No Body, który uważam, że, że jest świetnym filmem akcji, z ciekawym bohaterem, pięknymi zdjęciami, genialną choreografią. E, albo Malignant, który co prawda chyba do dużo, e, dużo bardziej niszowej publiki był kierowany, powiedzmy, inspirowany e, b filmami z lat 80. Tak, i, I pięknym, e, i pięknym serca cialo. Tak, i jakby masę ciekawych inspiracji. Jakby film, który jest celowo trochę zły, ale jednak jest tam pełną wirtuozerii reżysera i jego stylu. Więc to tu było ciekawe. Ale mówię, właśnie nie mogę znaleźć tego filmu, który bym powiedział: A, na mi się nie podobała, bo to mi się podobało bardziej. No niestety nie mogę takiego przykładu podać, chociaż, no, właśnie ten ostatni Batman pod pewnymi względami, no, Batmana lubię. Uważam, że to jest dobry film. Ale też właśnie można te filmy porównać, bo Batman ma pewne wady i wydaje mi się, że Duna też ma wady, chociażby to, że, że jest pierwszą częścią, jest trochę niedokończona, trochę brakuje tam płęty, jakiejś, czegoś, jakiejś, nie wiem, przemiany bohatera, jakiejś wartości dodanej. W przypadku Batmana trochę tam jest psychologii bohatera i to jest bardzo ciekawe, ale. Chcę powiedzieć to, że w Duneie wizja świata, która jest konsekwentna i spójna, tutaj jakby nie mam nic do zarzucenia, odrzuciła mnie, nie podoba mi się, jest nudna, nijaka moim zdaniem, ale jest, jest wymyślona przez reżysera. Batmanie mi się ta wizja świata podoba i przez to bardzo miło mi się siedziało przez trzy godziny w kinie, mm, oglądając tych dziwnych bohaterów, to, to szalone Gotham, w którym nikt nie chciałby mieszkać, e, e, ale z drugiej strony, no. Widzę wady tamtego filmu i, i właśnie Diona chyba ma podobnie, że albo ktoś kupi tę stylistykę, albo nie. no ja, ja, ja w ogóle nie kupuję. Ostatnio krytykowałem kostiumy z tego filmu i absolutnie krytykując te kostiumy, nie miałem na myśli tego, że nie wiem, nie pasują do reszty filmu. No zupełnie nie. W sensie właśnie pasują i przez to, przez to jeszcze bardziej mnie, mnie odwracają. Więc jakby bronienie, jakby krytykowanie tego filmu jest dość trudne, bo wydaje mi się, że większość osób, która tego filmu nie lubi, no problem z tym, że to jest film trochę pompatyczny, być może przez tę muzykę Hansa Zimmera. Ja tak mam na przykład, przez to, że bohaterowie są zagrani w tak minimalistyczny sposób, że aż tam życia nie czuć w tych bohaterach, i dla, dla mnie oni ani trochę nie są skrzydłowi kości. No i w tym, że mimo scenografia faktycznie jest zachwycająca, to zdjęcia, które ujęły te, 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 ta operatorka, która ujęła tę scenografię, no nie przekonuje mnie swoją kompozycją, nie dała mi tyle energii, tyle e, wspaniałości, ile bym oczekiwał, mimo wszystko. Ja, ja Diuny, raczej raczej jestem z tych osób, które będą tego filmu bronić, ale jestem w pełni w stanie zrozumieć, dlaczego ten film może się komuś nie podobać. Co prawda, niektóre argumenty, z jakimi się zetknąłem, są głupie, ale to jakby, jak się siedzi na, na filmowym Twitterze, to należy się tego spodziewać. To jest jakby wpisane w konwencję. Ale jakby, no nie uważam, że to jest najlepszy film z tej stawki. Ale uważam, że w pełni zasługuje na nominację, bo jednak robi coś inaczej i, i, i jest po prostu takim no, powiewem świeżości na, na tle tych, tego blockbusterowego, wysokobudżetowego kina. No, no chyba to, że jest nominowany świadczy o tym, że jednak jest tym evenementem na, na skalę światową, że masa osób zakochała się w tym świecie i chce do niego wrócić i... Po prostu, no nie wiem, może to, co ja miałem w trakcie oglądania, nie wiem, właśnie Batmana, czy, czy nie wiem, takiego filmu jak Mad Max, że siedziałem przez te e, 2-3 godziny w świecie i nie chciałem z niego wyjść, <laughs> bo był tak fascynujący. No to ja tego w nie miałem i, i byłem, z, z, zasnąłem prawie. <laughs> no, kolejny film też jest długi. Drive My Car. I, tak. I, I to jest film, który, który absolutnie uważam, nie traci ani sekundy. W, no, nie, nie nie traci, tylko w pełni wykorzystuje ten swój długi metraż, bo to jest piękne, powolne wykalkulowane, ale w taki dobry sposób kino, gdzie też czuję oglądając, że twórca obchodził jego film i no, ja o Drive My Car mówiłem bardzo dużo w, w odcinku o filmie międzynarodowym i tam odsyłam po, po jakieś tam dłuższe moje przemyślenia ja uważam, że ten film powinien wygrać, że jest najlepsze zestawki. Bardzo się cieszę, że ta dominacja się trafiła, bo to jest jednak kino małe, kino trudne dosyć, też ze względu na, na swoją formę, bo. No. Wiemy, jakie są gusta takiej, nazwijmy to, masowej publiki. No i raczej w te gusta nie trafia trzygodzinny yy, zagraniczny dramat skupiony w 100% na dialogach. A tutaj, jednak. Został na tyle doceniony przez Akademię, że, że tę nominację zdobył. Niesamowicie się z tego cieszę. Uważam, że w pełni ten film na to zasługuje. No, chciałbym, żeby wygrał, ale no, raczej się to nie stanie. Po pierwsze, no, ja chciałem powiedzieć, że jestem trochę w szoku, że ten film dostał tę nominację w głównej kategorii. Przed nominacjami dużo osób spekulowało, jak bardzo się ten film spodoba Akademii, tak naprawdę nie było pewne. Ile tych nominacji dostanie? Na pewno raczej była pewna za, za film międzynarodowy, ale że, że dostał trzy, to, to jest jakiś fenomen, wydaje mi się. I absolutnie mam problem stwierdzić, z czego ten fenomen wynika, i wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie jego oryginalność. I oryginalność też w tym sensie, że jak przeglądam te nominacje za najlepszy film z ostatnich pięciu lat, powiedzmy, to y, okazuje się, że no, trudno znaleźć film, nawet amerykański, który byłby czymś podobnym. Hmm, chociaż trochę. No i mam z tym problem. Właśnie kino drogi, które, hmm, które by w takiej powolnej formie było filmem tak właśnie psychologicznym, być może z jakimś minimalizmem. E, no nic takiego nie mogę znaleźć w ostatnich latach. Może, może ty masz jakiś no, przykład? A wydaje mi się, się że, że najbliżej tego byłoby zeszłoroczne No Madland. No tak, tak. Gdyby, Gdyby właśnie... Yy... Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, że Nomadland jako że też wygrał, a moim zdaniem był dobrym filmem, ale, ale niegodnym nagrody. Być może właśnie jego przekaz był ważny, że, że był film taki o poszukiwaniu siebie. Chociaż, no nie wiem, no też wydaje mi się, że, że jednak naciągane to porównanie, trudno czegoś szukać. No nie wiem, Green Book, bo jadą autem, tak, ale. Ale z panią, tak, panią Daisy. Tak, z panią Daisy. Ja, ja niestety nie widziałem w pętli ryzyka i fantazji. Bardzo chcę nadrobić, żeby mieć lepszy kontekst z tego co wiem, to te filmy są podobne, bo jak tak, to... tak je, jest. Są, są podobne. W pętli ryzy, ryzyka i fantazji jest taka scena. Bo ten film jest podzielony na trzy segmenty. I w drugim segmencie jest taka sytuacja, w której studentka przychodzi do profesora. I zaczyna czytać mu yy, pornograficzne opowiadanie, którego ten profesor jest autorem. No i mamy statyczny kadr, jeden, drugi, na studentkę, na profesora, i się tak zmienia. I słuchamy, jak studentka tego czyta, i to trwa jakieś 10 minut. A potem przez kolejne 15 rozmawiają. No, nie brzmi to prawda ani trochę jak film, który Akademia mogłaby pokochać, a jednak. A, a, a wiem, że są osoby, które uważają, że Drive My heart jest gorszy od wpętli ryzyka i fantazji. Tak, tak, też o tym słyszałem i ciekawe. No, ale właśnie dążę do tego, że te filmy są podobne, przez to, że to chyba już zasługuje na pochwały, że Hamaguchi, reżyser tego filmu, który ma 43 lata, co jak na reżysera, jest wiekiem, wydaje mi się, w miarę młodym. To, to jest wkurzywać. dzidzi. Tak, dokładnie. E a on już ma wyrobiony własny, konkretny, koherentny styl. Pewnie, widząc jego kolejny film, nawet bez patrzenia, kto go wyryżyserował, będziemy wiedzieć, że to jest film Hamaguchi'ego, jak ktoś nam pokaże scenę z tego filmu. No więc to już o czym świadczy, tak? Ale, ale mówię, że, że to jest tak kino, jakby otwarte na to, jaką ktoś ma wrażliwość. Tak bardzo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten film trafi do wszystkich. E, że aż mnie to dziwi, że właśnie te, te nominacje w głównej kategorii dostał. E, ale gdyby, gdyby właśnie wygrał, co by było chyba jeszcze większym ewenementem, to by świadczyło, że po prostu wygrała tutaj może, może ta oryginalność po, połączeń pewnych styli, może to, że to jest powrót takiego minimalizmu e, japońskiego. E, wspominałem w jednej dyskusji o, o kinie Ozu, mm, reżysera kina sprzed wielu lat, który no tam Powiedzmy, że miał minimalizm. Nieco inny, bardziej skupiony jednak na, na sferze obrazu. Tutaj, jednak chyba ta sfera dialogu jest też bardzo istotna i gry aktorskiej. No tak, no film bardzo przemyślany, faktycznie nie ma w nim niepotrzebnej sceny. Ma kilka przepięknych kadrów, które zapamięta na całe życie, w związku z tym też, jakie niosą emocje. Ale przez dużą część tego filmu muszę przyznać, że on był dość zamknięty na mnie, mam wrażenie. W tym sensie, że przez dużą część nie czułem emocji. Pod koniec się ten film tak otworzył nagle i, i zacząłem faktycznie czuć te emocje, ale przez większość czasu trochę wydawał mi się niedostępny i miałem problem wejść w ten film. Ale jako całość no, jest imponujący, wydaje mi się. I ja go właśnie bardziej doceniam niż lubię, bo to nie jest do końca e, moja wrażliwość. No, kolejny film to z kolei nie jest wrażliwość moja. King Richard. Ja mam tutaj podobne problemy co z kodą. Właściwie mógłbym po prostu w, w montażu przekleić to, co powiedziałem o kodzie i, i, i też by pasowało. No bo jakby King Richard jest tą taką. To jest coś, o czym w rozmowie o najlepszej aktorce na koniec mówiła Julia Palmowska, że to jest taka wręcz hagiograficzna, po prostu hollywoodzka biografia, która jest po prostu nudna. Tam nie ma nic interesującego. To nie jest film, który jest w jakiś sposób też obraźliwy. Nie jest źle zrobiony. No jest okej. Okay. I, I na tym się kończy. No i po co w ogóle doceniać i rozmawiać o takim kinie, które jest okej. Okay. Żeby chociaż był zły, to, to żeby był ciekawszy. No jakby. No, no jest sobie. No i jakby skończy się sezon kiedyś pewnie. Nie wiem, siedząc w domu rodzinnym, jak tam. Bo te, tylko tam mam dostęp do telewizora. Yy, przełączając yy, kanały, kiedyś może zobaczę ten film i tak sobie pomyślę, że. O, oglądałem to kiedyś. I, i, i na tym się skończy moja relacja z King Richard. No tak, z, z jednej strony trochę w tym racji jest, co, co mówisz, i wielu naszy, naszych gości też, e, też taką tezę podawało mnie trochę denerwuje, że ten film jest w głównej kategorii. Przeszkadza mi to pod tym względem, że gdyby nie było go w tej głównej kategorii, to by aż tak nie obrywał. Gdyby miał tylko tę nominację dla Willa Smitha, to, to by takich batów nie dostawał. A tak, no to po prostu wszyscy, nie, z którymi rozmawiamy, właśnie nie zostawiają po nim suchej nitki. Wymieniają go jako ten właśnie najnudniejszy film w kategorii, który nie zasłużył na no, nominację, jest okropny i w ogóle. A właśnie. Nie, jest okropny, znaczy, nie, jakby. Ja nie mówię, że jest okropny, no, ale no, że nie zasłużył na tak, nominację tak. jak najbardziej. Tak, no wiele osób uważa, że jest przeciętny, że jest ok. Ja uważam, że to jest całkiem dobry film. Taki 7 na 10. Na początku dałem 6, a z czasem doceniłem. To jest bardzo przystępny film przede wszystkim. On jakby jest dla każdego, wydaje mi się, tak docelowo powiedzmy. Mm, że, że każdy go może obejrzeć, można go obejrzeć z rodzicami, właśnie trochę jak kodę, ale w przeciwieństwie do kody, ja tutaj jednak widzę dużo więcej ciekawej problematyki, która e, mnie uderzyła. E, lubię jednak takie klasyczne scenariusze, zauważyłem. Scenariusze, w których e, mamy tego bohatera, który nie jest ani dobry, ani zły, jest w pewien sposób rozdarty, miejscami nas irytuje, miejscami go uwielbiamy. E, no i film też jest naprawdę, może być angażujący dla pewnych ludzi przez to jak ma skonstruowany scenariusz bo przeszkody faktycznie są bardzo wiarygodne, co chwila się zastanawiamy czy, czy mu się powiedzie czy, czy, czy jego córką się powiedzie bo problemów jest naprawdę sporo chociażby to, że są częścią mniejszości, która jeszcze w czasach kiedy ten film się rozgrywa była jeszcze bardziej dyskryminowana no ale też przeszkody jakby pojawiają się cyklicznie i przez to ten film jakby nie gubił mojego zainteresowania są sceny bardzo wartościowe ten film jest jakby, można w nim zobaczyć kilka kątów widzenia. Mamy żonę bohatera, która jest jego przeciwwagą. Mówiliśmy, że, że sam występ aktorski jest dobry, ale z mojej strony, ale niekoniecznie zasługiwał na nominację. Natomiast, no, też uważam, że, że no, niestety Akademia nominowała ten w tym film trochę za dużej liczbie nominacji. Cieszę się, że jest. Tak trochę się cieszę, że jest nominacja ze scenariusz, bo faktycznie. No nie jest to tak słaby scenariusz jak, nie wiem, filmu Judy, gdyby miał się cofnąć te, te parę lat wstecz, czy, czy nie wiem, scenariusz filmu Bohemian Rhapsody, gdzie w ogóle nie ma o czym mówić. Tutaj to jest koherentne, jest, jest bardzo mm, nie jest bardzo przemyślane, ale, ale jest, jest według wzorców scenariuszy, według klasycznych hollywoodzkich filmów. Ja już chyba w jednej rozmowie mówiłem, że to mógłby być film z lat 40. Dużo tak naprawdę by się nie różnił od tamtego kina, poza tym, że jest tutaj. Chociażby. No wtedy jeszcze nie było filmów o problemach czarnoskórych. No, niestety tak, tak, tak funkcjonowało Hollywood w tamtych latach. No, się... Ale poza Zgadanie tym. To przyjdzie na obiad, to z który rok? 50. lata chyba już. Nie, to już są 60. 60. lata. Druga połowa lat 60. to są te przemiany. A tak, chodzi. przepraszam, 67. Tak, tak. Albo film In the Heat of the Night. Bardzo dobry swoją drogą. No tak, ale, ale mi bardziej, właśnie pod względem takiego ducha kina sportowego, który jest inspirujący, jakby pokazuje, że można się podnieść z każdej sytuacji i, i taki film o wierze w siebie, o, o też, jakby z perspektywy, można ten film oglądać z rodzicami i naprawdę ten film może ciekawić, jakby prowadzić do ciekawych dyskusji, dużo ciekawszych, wydaje mi się, niż w kodzie, na temat rodzicielstwa, na temat ambicji na temat wyborów życiowych, na temat własnej woli. Tutaj to jest i faktycznie te, te małe rzeczy cieszą. Wydaje mi się, że jest to film, do którego mógłbym jeszcze kiedyś raz wrócić. Nie będzie to mój ulubiony film, ale rozgadałem się, przepraszam. Ja tam w pewnym momencie wspomniałeś, że, że King Richard mógłby powstać w latach 40-tych. Koreś Pizza by nie mogła, bo opowiada o latach 70 Taki, taki, taki segway piękny zrobię. Bardzo na życzenie. Nie, no, jakby. Ja mam mieszane odczucia względem tego filmu. Bardzo lubię filmy Polas Thomasa Andersona. Magnolia jest jednym z moich ulubionych filmów w ogóle. Uwielbiam mistrza, uwielbiam aż poleje się krew, uwielbiam mieć widmo. Właściwie wszystkie jego filmy uważam za. Pomijając ryzykanta, który ma na sobie bardzo silne znamiona debiutu, ale nadal widać tam ten styl, który, którym później. Anderson zasłynął. Ten film jest takim czymś w stylu Belfastu, trochę, bo to też jest wspominanie swoich lat młodzieńczych. Tylko, że w przeciwieństwie do, do Kenefa Branaga, Anderson jest dobrym reżyserem i jemu to uważam wyszło. Ale troszkę nie rozumiem tej nominacji nadal bo dużo bardziej wolałbym zobaczyć ten film na przykład w, w kategorii aktorka pierwszoplanowa za, za Alanę Heim, za występ Alanę Heim. Jak najbardziej rozumiem nominację za scenariusz i za reżyserię, bo są naprawdę na tym standardowym, dosyć wysokim poziomie Andersona, ale nominacji za najlepszy film w tym wypadku bym jednak tutaj tutaj poskąpił co jest dla mnie o tyle też dziwne gdzie Anderson nie dostał nominacji dla najlepszego filmu za Inherent Vice za wadę ukrytą gdzie jest to uważam film dużo ciekawszy yy, dużo oryginalniejszy w ogóle po polecam co prawda to jest dosyć długi yy, taki połączony sens ale bardzo polecam obejrzeć yy, zaraz obok siebie Chinatown Wadę Ukrytą oraz y, tajemnicę Silver Lake, bo to są filmy, które są do, sobie, do, do siebie dosyć podobne, jeśli chodzi o tą ogólną strukturę fabularną. Mm, tylko, że na planie były brane inne narkotyki. Yy, a, a ten. A jeśli chodzi o, o, o Likwę Śpica, no to. Yy, wiem, że padały w stosunku do tego filmu takie. Stwierdzenia, to tak yy, przywołuję w tym momencie słowa naszego kolegi z roku, z którym rozmawialiśmy o, o filmach krótkometrażowych dokumentalnych Franka Zatyki, który też Andersona bardzo lubi i porównywał ten film do takich hangout movies, jak na przykład coś, co robił Linklater Later kiedyś. No, nie jestem w stanie tego potwierdzić ani zaprzeczyć, bo nie oglądałem tych filmów, ale, no, wierzę mu w tym wypadku, więc może dla kogoś, jeśli ktoś lubi ten typ kina, właśnie takie filmy, które nie mają typowej struktury fabularnej, tylko bardziej takie wyrwane scenki z życia bohaterów. W pewnym sensie, porównanie, które ja mogę zrobić, jako że jestem osobą, która ogląda anime, Liko Pizza jest takim trochę filmem w stylu anime Slice of Life. Gdzie obserwujemy po prostu kolejne sceny z życia bohaterów, które niby się w jakiś sposób łączą jedną ogólną tematyką, ale nie wynikają bezpośrednio z siebie. I ten film jest trochę czymś takim. Taką okazją, żeby przez te ponad dwie godziny pobyć z tymi bohaterami trochę i, i, i może się z nimi zaprzyjaźnimy. Ale, ale nie, nie uważam, że to jest film, który zasługuje na nominację, czy tym bardziej na, na wygraną. Ten film nie tylko ma akcję osadzoną w latach 70., ale też właśnie chyba nawiązuje do takich gatunków yy, z lat 70., które w Stanach były wtedy popularne, czy do filmów, które były wtedy popularne właśnie. Yy, być może do jakichś teen movies. Yy, amerykańskie graffiti mi się przypomina George'a Lucas'a, yy, ale też przypomina mi się Badlands yy, teren no, jak Jednym jak z bohaterów film tego filmu autorski. jest Jack Holden przecież, Granny przez Shona No właśnie, właśnie. Więc, jakby autotematyzm z jednej strony, który akademia uwielbia, yy, i nawiązywanie do kinofilskiej <grydy> tradycji jakiejś, do, do, do starych czasów. Yy, ja bym powiedział, że to jest trochę pewnego razu w Hollywood, tylko bardziej kameralne i w bardziej niszowym i minimalistycznym wydaniu. Zamiast tych dwóch wielkich gwiazd w rolach głównych, yy, Brada Pita i Leonardo DiCaprio, mamy yy, dwóch, yy, dwójkę debutujących aktorów, yy, a. a te wszystkie najpopularniejsze nazwiska mamy na nie wiem nawet trzecim planie gdzieś tam gdzieś tam w tle jak Bradley Cooper czy mm, czy, czy oh Boże, no, Sean Penn Tom Waits Sean Penn no właśnie Tom Waits też są też dobre, dobre takie kamios, wydaje mi się filmowe, że to są zabawne role, takie, które robią wrażenie na chwilę i są faktycznie porządnie wyreżyserowane i zagrane, ale wiadomo, to jest no, ten typ reżysera, który po prostu y, ma ogromne doświadczenie i wie na czym polega kino. Więc tym bardziej właśnie smuci mnie to, że ten film jest udany i tyle. I niewiele więcej jestem w stanie o nim powiedzieć. Jest na plus. Yy... Ma tych młodych bohaterów, którzy nie wiedzą, co, co chcą robić, i trochę forma i scenariusz tego filmu jest temu przyporządkowany, że w tym filmie niewiele jest wydarzeń, niewiele jest rozwoju akcji. Bardziej po prostu mamy gadających ze sobą bohaterów, przechadzających się, próbujących znaleźć jakiś sposób na życie, tak naprawdę do nikąd to nie zmierza. No jak mówisz, być może polubimy tych bohaterów, a być może nie. No, mi szczerze mówiąc, zabrakło jeszcze może jakiejś godziny tego filmu. Ja uważam, że on jest trochę. Dobrym prologiem do ciekawszej historii, który przedstawił nam bohaterów, przedstawił nam ładnie sfotografowany świat, ciekawy klimat, ale no właśnie, gdzie ta historia, która by tutaj mnie, mnie chwyciła jakoś bardziej. I formalnie ten film kurczę trochę, mimo że jest poprawny, to pozostawia tro, trochę u mnie do życzenia, bo niedawno nie widziałem tyle filmów Paula Tomasa Andersona co ty, ale niedawno widziałem po raz pierwszy Punch Drunk Love. I tamten film nie formalnie z ziemi, po prostu e, swoją ekspresją obrazu, tym e, jak kamera z ręki oddaje nastrój scen, jak muzyka genialnie pasuje. Tutaj muzyki nie pamiętam ani trochę. Jestem osobą, która dość zwraca uwagę na muzykę w filmach i lubię muzykę filmową. Tutaj zupełnie tej muzyki nie odczułem, mimo że to jest Johnny Greenwood. Mm. I dalej, mimo wszystko, trochę mnie dziwi ta nominacja. Wydaje mi się, że przede wszystkim zauważyło to, że to jest film o. Stary, o starym Hollywood o, o, z jakąś taką nostalgią patrzący w kinofilską przeszłość. No i, no i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Ja też tutaj za, za wiele do dodania się nie będę, poza tym, że ja z kolei lubię formę tego filmu. Bo ma on taką przyjemną, miękką fakturę obrazu, jest tak też miękko oświetlony. Ma parę bardzo ładnych kadrów, jak na przykład jest ta, ta scena, która jest w Jastunie, gdzie widzimy kamerę jakby z perspektywy wnętrza łóżka wodnego i widzimy dłonie bohaterów, które się do tego siebie delikatnie zbliżają. To jest bardzo ładny kadr. Też ładny kadr, gdzie główny bohater z kolegami <grych> przy, przy ciężarówce się wygłupiają. Tak, i oblewają eee. się benzyną. I tak. No. ale no tak całościowo. Coś mi tutaj nie gra, ale nie do końca jestem w stanie wyjaśnić, co chodzi. Zatem jestem w stanie wyjaśnić, o co chodzi w tym, w tym co mi nie gra, przy nie w górę. Gdzie uważam, że jest to najgorszy film z tej stawki całej, ze wszystkich absolutnie nominacji. Jak bardzo by mi się nie podobało When We Were Bullies, które też uważam za film moralnie zły, podobnie jak nie padrz w górę troszkę. No, koszmarny film, skrajnie zły. Nie mam porównania do innych filmów McKeya. Od razu mówię, bo znaczy, jakby no widziałem tam kiedyś pewnie Ancormena na przykład, ale no to nie, nie jest chyba ten typ kina, a, a no nie patrz górę jest próbą takiej ostrej satyry politycznej, takiej, że, że wow, no i, i nie, to absolutnie nie gra, przede wszystkim ten film jest... Tak skrajnie mało subtelny, mimo że jest to efekt zamierzony, ale jest tak skrajnie mało subtelny, że jest aż przez to obraźliwy. Dodatkowo, yy, to jest film, który korzysta z yy, memów, a filmy nie powinny korzystać z memów, chyba że są filmami dokumentalnymi, jak na przykład ten dokument o Pepe, yy, Filz bo filmy powstają na tyle długo ich czas w ogóle całej produkcji od, od jakby klepnięcia projektu do pojawienia się na ekranach jest tak długi, że memy zostaną już przemielone dwukrotnie prze, przejdą ten swój pierwszy okres popularności potem umrą potem będą śmieszne postironicznie potem jeszcze raz wrócą, a dopiero po tej kolejnej śmierci już trzecie się pojawi film i Nie Patrz W Górę jest właśnie takim filmem gdzie jest ta scena z Jennifer Lawrence, która dostaje szału na antenie w telewizji i, i film tak wtedy wyśmiewa, że tutaj ludzie wyciągają z kontekstu i robią memy z jej śmieszną twarzą jak była zdendrowowana no no, no tak, no ludzie tak robią Dzie dzięki Mackey nie wiedziałem no i, i po raz kolejny coś, o czym wspominałem chyba w odcinku scenariuszu, tutaj też wspomnę. Uważam, że scena po napisach, w której pojawia się Jonah Hill, jest jedną z najbardziej obraźliwych w stronę widza rzeczy, z jakimi się zetknąłem w kinie w ogóle, a widziałem chłopca w pasiastej piżamie. No i na tym skończę. Nie, to jest, nie, nie skończę. Jeszcze jedno. Okropny film, nie powinien się absolutnie znaleźć tutaj w żadnej. Nie powinien dostać żadnej nominacji. Co więcej, Mackay powinien dostać zakaz robienia filmów, bo ja mu nie ufam. <grym> nie, no, no. Być może pogubił się na jeden film. A poza tym myślę, myślę że jest całkiem ciekawym twórcą. Nie jakoś bardzo, ale jakoś tam gdzieś tam. <grym> Na drugim planie, powiedzmy, śledzę w miarę twórczość. Co prawda, dalej Vice nie widziałem, ale czuję, że to mógłby być film w moim guście. I Big Short naprawdę lubię. Uważam, że jest porządnym filmem, gdzie styl został odpowiednio dopasowany. No tutaj się, jakby, poza tym, że lubię występy aktorskie w tym filmie i uważam, że dalej widać, że McKay potrafi prowadzić aktorów nawet w tych rolach drugoplanowych tak w każdej innej kwestii po prostu się pogubił, zarówno w scenariuszu, jak i w, nie wiem, w pomyśle wyjściowym tego filmu, który jest absurdalny, bez sensu, w tonacji tego filmu, która jest dziwna i nie wiadomo, czy to jest na poważnie, czy bardziej parodia, e, czy, czy, czy jeszcze coś innego. E, I mówię, ja, ja lubię bohaterów tego filmu, postaci granet z Leonardo DiCaprio przez, e, przez Jennifer Lawrence, przez to w miarę mnie to chwyciło emocjonalnie pod koniec. pierwszy sens tego filmu wspominam, miło aczkolwiek boję się wrócić, bo po tych wszystkich dyskusjach, i potem jak myślałem o tym filmie, wiem, że on za drugim razem już będzie kompletnie nieoglądalny prawdopodobnie. Pierwszy raz chyba miałem po prostu ten dzień, kiedy ten film mnie trochę pobawił, trochę wciągnął, i, i, i o nim zapomniałem. Natomiast teraz się właśnie boję tego, że będzie mnie uderzać, jak wszystko to jest e, nachalne przekazem, jak bardzo sztuczne, e, jak humor miejscami to no nie działa. No, no. Ty mówisz o tej drugiej scenie po napisach. Ta pierwsza już jest przesadzona. To, ten film jest jakby... No, on jest... Nie mogę znać słowa, ale jak jest overacting, no to to samo, tylko w reżyserii. Overdirected. Nie wiem, overdirecting być może. Mm. Tak, tak jak, tak jak, jak rola ty... może być przeszarżowana, tak film może być przereżyserowany. Tak, I, tak i, Jeśli no. to jest coś, co właśnie teraz wymyśliłem, to to trademark... Trademarku... Trade markuje. <noise> nie, wydaje mi się, że już ktoś tak mówił. Ale Ja nie słyszałem, ale nie ważne. No, no nie patrz w górę. E, przeszkadza mi też to. Jakby ja trochę na początku zaakceptowałem konwencję tego filmu zwierdziemy OK. On nie będzie miał żadnej drugiej warstwy. To będzie film, który będzie rzucał we mnie mocnym humorem, mocnymi nawiązaniami do naszego życia. I e, nie będzie w nim będzie w nim tylko dosłowność. I, i nic poza tym. No ale, ale to jednak i tak męczyło mimo wszystko. Gdzieś tam, gdzieś tam czułem, że już nie chcę tego oglądać. Jak byłem w kinie na tym filmie. Ale mówię, no pierwszy seans nie był taki zły, ale czym dłużej myślę o tym filmie, to mam o nim dosłownie tak złe zdanie, jak ty powoli. I to też jest podobnie jak z Belfastem sytuacja, gdzie jednak ludzie się złapali na tą, na tą zarzutkę. I, I są ludzie, którzy, którzy się zachwycają. O, w końcu ktoś może lubić styl, i to, to może być taka zasłona dymna w tym wypadku. ten Szybki montaż, który i tak nie jest tak dobry jak Glitch Short, ale okej. Okay. Okej, okay. to teraz dla odmiany film świetny. E, Psię Pazury, czyli faworyt do wygranej, i film, który uważam zasługuje. W sensie wolałbym to Drive My Car, jednak, ale, ale jednak, Psię Pazury to jest, to jest film. Również tak jak Drive Maker, wykalkulowany, ale w taki dobry sposób. To jest film niesamowicie przemyślany, niesamowicie wyglądający. Zdjęcia w tym filmie są przepiękne, świetnie zagrany, bez w ogóle tutaj cienia, cienia fałszu. I, I cała reszta też realizacji: muzyka, scenografia, kostiumy, wszystko jest na miejscu. I jest tutaj ta, ta Jane Campion, której się naprawdę należą pochwały, za to, że jej się udało to wszystko utrzymać w ryzach. I stworzyć no, jedno z najlepszych filmów zeszłego roku. I przy okazji trochę dla mnie odczarować Camberbacza, bo, bo no, on ma trochę tro, taki wizerunek tego aktora, który gra tych dziwaków lekkich, co, co właśnie jest zasługą e, Sherlocka i, i doktora Strange'a. No a tutaj udało mu się faktycznie. Pokazać. Też jakby nie, nie, nie widziałem każdego występu no Słyszałem dobro, bardzo dobre opinie na przykład do Patryka Melrose, ale no jednak na podstawie tego co, co oglądałem, no, to jest to troszkę aktor, który wpadł w szufladkę, niestety. A tutaj pokazuje, że jest w stanie zagrać coś, coś innego, coś bardziej zniuansowanego, rolę bardziej wyciszoną. No i świetnie sobie z tym radzi. No I, i, i tak samo reszta obsady. No to, to, to jest jeden z tych filmów, które po prostu zasługują na to, jak bardzo są doceniane. Że tutaj z kolei żadnej zarzutki nie było. Tutaj po prostu. No jest dobre kino, które które no zasługuje na nagrodę, które dostaje. Tak, to, to jest mój ulubiony film z tej stawki w tym roku. Prawdopodobnie bez zastanowienia nie jestem w stanie drugiego tak dobrego filmu, akurat. W tej kategorii znaleźć. Chociaż jeśli chodzi o C, a wszystkie nominacje, no to zdecydowanie. Mm, zdecydowanie najgorszy człowiek na świecie mógłby konkurować, być może nawet wygrałby, mm, ale psie pazury te też jakby kapitalne kino. W sensie. Mm, chain Kempion wierna swojemu stylowi sprzed lat, bo ten film dalej jakby przy pazury można łatwo porównywać, na przykład z fortepianem, który powstał naprawdę dawno temu na początku lat 90. Mm dalej robi kino, które no nie, nie czuć, że jest przestarzałe, mimo że sięga do, star do starych czasów, co wiele filmów dzisiaj, zwłaszcza w tej stawce, e, spogląda w przeszłość, tak tutaj to spoglądanie w przeszłość jest tak przesączone <tak taką osobliwą wrażliwością, że to chwyta za serce i też kocham to, że ten film nie jest dla każdego, mm, że to jest film z którego każdy jakby weźmie sobie to, co będzie chciał, każdy otworzy się na niego tak bardzo jak jak, jak to jest w jego możliwościach. I mówisz o kapitalnej realizacji, ale jego wartością jest to, że każdemu ten film, każdemu widzowi, ten film może dać coś innego. Na każdą wrażliwość wpłynie zupełnie inaczej. Ten, pod tym względem ten film jest niezwykle bogaty, bo na przykład Diona też ma, jak można powiedzieć, wzorcową realizację i, i we wszystkich kategoriach technicznych jak najbardziej zasługuje, ale z tamtego filmu nic nie wyniosłem. A tutaj no, nie przestaje o tym filmie myśleć. Chcę do niego wrócić jeszcze kilka razy, wydaje mi się. A po drugie, no na pewno mojej sympatii pomaga to, że to jest western. W zasadzie antywestern i to w takim znaczeniu antywesternu, jakiego dawno nie było. Bo antywesterny to nie są tylko te brutalne filmy, gdzie jest bardzo dużo przemocy i, i w głównych mamy antybohaterów. Nie, jakby antywesterny to są też te filmy, które zamiast pokazywać nam filmy, gdzie jest dużo akcji i przygody, pokazują nam psychologię, pokazują nam świat w którym pewne wzorce w tym wypadku toksycznej męskości zawładnęły umysłami pewnych tutaj osób i przez to Sama Eliota przeszkadza tak i przez to atmosfera jest niezwykle gęsta w tym filmie mamy przepiękne starcia psychologiczne bez jakby sięgania po przeszarżowanie aktorskie o które tutaj miejscami się prosiło Każda postać jest genialnie wyreżyserowana. Jakby ja, ja mówię, że role aktorskie są dobre, ale to jak mi się wydaje, że Kempion genialnie przepracowała każdą postać z każdym aktorem, mówiąc mu, że słuchaj, to jest mała postać, ale masz ją zagrać w taki sposób, niemal niewidoczny, ale taki, że, że ją ludzie zapamiętają. I wydaje mi się, że to się udało, i o większości aktorów drugiego planu jestem w stanie właśnie to powiedzieć. I. Wbrew pozorom z tymi nominacjami aż tak się nie zgadzam, ale no jak film jest aż tak doceniany i lubiany przez tyle osób, to trudno się dziwić. Ale nie jest to ten przypadek, prawda? Jak nie wiem, Ojciec Chrzestny czy Ilanczyk jest nominowany za wszystkie kategorie aktorskie. To nie jest ten przypadek, to jest zupełnie inny film. To jest film, właśnie kameralny, na który trzeba jakby nastawić się zupełnie inaczej. Pełen atmosfery, pełen pięknego tempa. I też jakby nie ma scen niepotrzebnych, mimo że jego tempo jest bardzo powolne. No jakby majstersztyk mimo wszystko I, i powrót do wielkiej formy u kempion Campion. No powrotu do formy nie ma za to według mnie u Spielberga. No. Przy, przy West Side Story. Jeszcze... Dla niektórych jest. Dla niektórych jest, Dla niektórych jest. Tak. i trochę tego nie rozumiem, bo jeszcze zaraz po wyjściu z kina miałem całkiem pozytywne zdanie o tym filmie. W sensie uważałem, że jest w porządku. Ale jak sobie go przemyślałem, to jednak, jednak nie. To jest film nie słaby, ale taki poniżej średniej, z dwoma całkiem fajnymi rolami: yy, Majka Feista i, i de Deboze, z yy, bardzo słabą rolą Manzela Algorta, który nie wiem, co w ogóle robi w muzykalu, bo jest to aktor, który się do tego nie nadaje, yy... Z brzydkimi, prześwietlonymi zdjęciami. Ten film jest, wygląda jakby był kręcony na stadionie, po raz kolejny to powtarzam. No, film taki, z, z jednej strony musical, więc coś, co, mimo że oczywiście podejmuje tutaj jakieś takie poważniejsze tematy, na przykład dyskryminacji ze względu na, na pochodzenie etniczne, no to jednak nie każdy musical mm, musi być kabaretem, i, I bardzo ciężkich tutaj tematów dotykać. Ale nawet kabaret, mimo swojego jednak yy, bardzo poważnego tematu, jaki tam jest zaprezentowany. Daje radość piosenkami. W przypadku West Side Story jedyny raz, gdzie ten musical dał mi radość yy, tym, jak wyglądała piosenka jakaś, no to przy Ameryka. America. Czy, czy nie. nie no no i, i, i tyle. No i to nie jest film, który jest źle na przykład zrealizowany, bo chociaż scenografia jest brzydka, ale na przykład kostiumy są całkiem ładne. Ten drugi plan momentami coś tam robi, ale no po co? W sensie gdyby ten film nie powstał, oczywiście żaden film nie jest potrzebny tak naprawdę, nie, nie ma powodów, żeby film powstawał, ale w przypadku takiego Asset Story to to jest tak do kwadratu, no bo to, to jest tak zbędne, i, I mówię to z perspektywy osoby, która nie widziała oryginału. No, no, no bo tak jakoś wtedy się, się zdarzyło, że ja mam po, pooglądane te wszystkie lepe krałne y 8, a nie znam klasyki. Ta, 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 takie, takie moje życie, taki ze mnie filmoznawca. Yy, ale przynajmniej mam swoją niszę. No a, a, a to USA Story? No, no nie, nie wiem, w sensie to, to nie jest film, który będzie pamiętany za cokolwiek. I, i, I to jest trochę przykre jednak, bo, bo ja naprawdę bardzo lubię muzikale. Ja bardzo bym chciał, żeby powstało ich więcej, żeby one się udawały, żeby one były dobre. I w zeszłym roku mieliśmy dobre muzikale. Mieliśmy to wspominane przeze mnie tik boom. Mieliśmy Anet, mieliśmy yy, Encanto, które też jest muzykalem. I to takim dosyć klasycznym, bo są tam y, numery taneczne. Yy, o czym nie wspomniałem. In the heights mieliśmy. No i mieliśmy to West Side Story. Które po prostu na tle konkurencji wypada źle. Ja uważam, że West Side Story, obok Nie patrz w górę, to te dwa filmy, to są najmniej szczere filmy w tej kategorii. Najbardziej sztuczne i, i najmniej szczere po prostu. Mm, nie stoi za nimi nic ciekawego. No West Side Story jest zupełnie inny, oczywiście. To jest film niesamowicie przestarzały, nawet jak na Spielberga, który jest starym reżyserem. Próbował robić film nowy, nowoczesny, do młodej publiki, i wyszło mu wtedy Ready Player One, które było okropne. <grym> A próbuje robić film stary, no i jak widać, znajduje to swoją publikę, znalazło to tutaj serce Akademii, albo po prostu, no nie wiem, mają jakiś kontrakt wieloletni podpisany ze Spielbergiem, że no, że od ten raz na jakiś czas muszą mu dać nominację i za reżyserię, i za najlepszy film, bo to jest Spielberg. Ale poza tym. No, to właśnie sztuczność tego filmu i brak szczerości, brak emocji, który jest w tym filmie, wynika z tego, no chociażby z samego zamysłu, to, że oglądając ten film, porównuję każdą scenę ze sceną z oryginału i widzę, że aha, no to jest bardzo podobnie, jakby tutaj dużo nie zmienił Spielberg. No i przez to wyparowuje to ta, taka naturalność kompletna, która była w oryginale, mimo że był bardzo teatralny, no bo wiadomo, to jest musical tam po prostu nie wiem no jednocześnie Spielberg nie czuje musicalu wydaje mi się i przez to y, wiele takich scen zagranych w sposób teatralny rodem z musicalu tutaj wypada jakoś tak dziwnie i ogólnie cały film oglądało mi się bardzo znaczy z czasem się przyzwyczaiłem ale pierwsze kilka scen zastanawiałem się co ja robię czy ja oglądam współczesny film bo wszystko wygląda tak staro y, aktorzy zachowują się dziwnie że widzę że to są aktorzy współcześni bo no, tu trochę uroda się zmieniła, można powiedzieć, na przestrzeni lat. A z drugiej strony, właśnie zachowują się, jakby żyli w latach 60., i mam takie obawę, że, że to jest aż tak bardzo wystylizowane i nieprawdziwe, że jest to taka dziwna, właśnie zamykająca szkatułka, zupełnie otwarta na jakiekolwiek nowe wpływy, na jakąkolwiek nową emocję. A to, co dodał Spielberg do tego filmu, nie ma sensu. Trochę w przypadku jak Król Lwa, tak. Też okropnego remake'u, znaczy no, dużo bardziej złego. No to taką no tej Spielberg co dodał? Dodał bardziej rozbudowany wątek, nie wiem, tego, że są ruiny i wojna i... No ale to nie ma, nie ma żadnego wpływu na resztę historii, a sam wątek tutaj rasowy, który był w oryginale ważny, Tutaj jest jeszcze bardziej podkreślony, ale nie, nie zmienia to faktu, że czuję, że to jest wrażliwość sprzed właśnie 60 lat. ponad. Mm. No nie wiem, to, to jest naprawdę, jakby jako film, jak mówisz, on jest, czy ty uważasz, że poniżej średniej? Ja uważam, że jest średni, że, że realizacja jest ok. Mm. Może poza zdjęciami, które faktycznie z... oświetlenie jest fatalne, bo Kamiński trochę się zatrzymał w czasie i dalej robi. Szeregowca Rejana w każdym filmie, i no chyba najba najbardziej jego styl operatorski pokazuje film. E, e, jak się nazywał ten film Science Fiction Spielberga? Żeby on zrobił tylko jeden. Ten z e, raport Mniejszości. Tak, o ten film mi chodzi. No to on chyba najbardziej pokazuje styl Kamińskiego, że wszystko jest na białym, ostrym świetle, na białe tło po prostu, wszędzie te, te białe kontury. Za postaciami, i to wygląda tak, jakby były oderwane od tła, i tam, gdzie nie ma green screenu, czujemy, jakby był green screen czysta. I w West Side Story jest trochę podobnie. No, ja szedłem z nadzieją na ten film, że do kina, że, że mnie zaskoczy, ale i tak byłem w szoku, że, że tam, tutaj po prostu nic nie ma ciekawego. No i to też jest troszkę jednak przykre, że no Spielberg, czyli reżyser, którego mimo wszystko cenię. Jakby jego twórczość, no, każdy twórczość przed lat 2000 -tych uwielbiam. No, Park Jurajski przecież, Ostatnie Krucjata to jest najlepszy film przygodowy, jaki powstał. Po 2000 roku tych filmów Spielberga widziałem jednak mniej, no bo mm, pomiędzy Królestwem Kryształowej Czaszki, a właśnie West Side Story mam plamę. W sensie, no ja nie widziałem tych wszystkich Lincolnów, mostu szpiegów, Czwartej Władzy czy Ready Player One. No, no, i. A, a, a już Królestwo Kryształowej Czaszki było słabe. Tu jest, uważam, ciapkę lepiej, ale. Nie, no słyszałem dobre rzeczy, na przykład o Tintinie czy o BFG, ale poza tym. Tintin jest ok. Co? No, no jest. Jest film o koniu. <grym> Warhorse. Warhorse, tak. Nie, no to, to jest trochę przykre, że jakby. No, z jednej strony spoko, że no, nie zatrzymał się tam na starość i, i nadal pracuje jednak. Ma y tam werwę do, do, do tworzenia tych filmów. No i spoko, jeśli no, sprawia mu to przyjemność i. i to, to okej, okay, tylko no, chyba bym jednak wolał, żeby te pieniądze trafiły do kogoś, kto ma jeszcze jakąkolwiek werwę reżyserską i, i ma ciekawe pomysły. Bo Spielbergowi pomysły się skończyły gdzie właśnie teraz, teraz zrobił remake filmu, który ma ile? 80 lat? 60 60. tak, a, a zaraz będzie robić sobie Belfast jeszcze krótko chciałem powiedzieć że, że właśnie Steven Spielberg trzyma ten warsztat w przeciwieństwie do Italia Scotta na przykład, z który to tak, warsztatu to, 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 nawet to... się wyczerpał więc. no a to są jednak twórcy z podobnym, z podobnym <grym> dorobkiem i chyba w podobnym wieku nawet też mm -hmm. Scott jest chyba minimalnie starszy chyba tak no, ale, ale to akurat prawda, że, że, że to West Side Story jest lepsze od domu Gucci. Od ostatniego pojedynku myślę, że podobny poziom. Też zdjęcia w ogóle filmach są brzydkie. S są punkty wspólne. I polscy operatorzy. No, to też. Dobra, no to. to ponarzekaliśmy teraz i, i co, no? Ostatni film, Załóg Koszmarów. Czyli taka dziwna nominacja. Tak, trochę. to się zgadzam. Bo jak generalnie lubię Del Toro, bardzo lubię Labyrinth Fauna, uwielbiam Pacific Rim. Absolutnie uwielbiam Pacific Rim. Bardzo lubię jego poprzedni film, czyli, czyli Kształt Wody. No tutaj mamy kino neonuarowe, czy może nawet nuarowe? Myślę, że, że nawet dałoby się to tak nagięć, żeby powiedzieć, że to jest taki. no To, to jest bardzo klasyczny Noir, tak duchowo. Ale, ale w sumie Chinatown też jakoś dużo nie miało, e, że tak powiem, neo elementów, a jednak jest uważany za Neo Noir. No tak, tylko to też może trochę wynikać z tego takiego podejścia, że Noir się skończył, tak, definitywnie, tak, to że to, tam to tej po tej latach to ty chyba tutaj bardziej jesteś w stanie, bo nie chcę rzucać datami, ale tak. Jak, po jak, latach jak 50. Gra, granice... 60 no. rok, lata 60 to już, to już nie ma już. Tak, i nic, pod, co po tym powstało, nawet jeśli będzie z, zrealizowane wzorowo według tych, to, to będzie neonuar. No ale ten załóg koszmarów to też remake swoją drogą. Tylko, że filmu, który jest dużo mniej, mniej znany, tak. Filmu z 1947 roku, którego nie widziałem, ale ja podobno jest, jest całkiem niezły. No, ja zaułek koszmarów całkiem lubię. Ma ten film bardzo fajne elementy. Ma naprawdę bardzo dobrą rolę Kate Blanchett. W ogóle ma bardzo fajny drugi plan. Yy, za najlepszą część tego filmu uważam ten pierwszy akt, ten dziejący się w cyrku. Yy, jest tam sporo ciekawych pomysłów na, na scenografię, na tą sferę wizualną, na kostiumy. Yy, potem troszkę to, to momentami siada, ale nie jakoś bardzo. Myślę, że ten film mógłby bardzo zyskać, gdyby był troszeczkę krótszy. Tak minimalnie, myślę o jakieś tam nie wiem, o 10 minut może. Hmm. Tylko ponownie nie widzę tego filmu na nominację. No, to, jest, to jest dobry film, na którym całkiem nieźle spędziłem czas. W kinie ma bardzo ładne zdjęcia, jest bardzo dobre realizacyjnie. Czuć, że, że Del Toro jest twórcą, yy, który ma pomysł na siebie. I, i, i jednocześnie czuć, że to jest film del Toro bardzo mocno przez y, rzeczy, które się tam pojawiają takie bardziej scenograficzne na przykład a jednocześnie to jest bardzo fajny, klasyczny y, klasyczny noir ale, ale to, to ponownie nie jest film na nominację a tym bardziej na wygraną, nie w tej kategorii technicznych jak najbardziej, tutaj nie. No zdecydowanie nawet mimo mojej nawet trochę większej sympatii od siebie do tego filmu, bo po prostu kocham gatunki które tutaj wziął Del Toro na warsztat. Kocham sam styl Del Toro i jego filmy, mimo że regularnie zbierają mieszane opinie. No, zazwyczaj właśnie ta akademia się zachwyca, ale, ale dużo jest osób, która po prostu nie kupuje tej takiej baśniowości Del Toro i te, tego, że no, mam wrażenie, że dużo osób jednak bardzo dosłownie odbiera jego filmy, właśnie kształt wody czy labirynt fauna, które są doskonałe. No, załóg koszmarów na pewno gdyby miał uzasadnić tę nominację, której mimo wszystko no, nie rozumiem, to, to pewnie właśnie to sięganie do przeszłości, że to jest stary film w jakimś sensie. Ale z drugiej strony, w przeciwieństwie do takiego West Side Story, jest jednak ciekawszym starym filmem, bo na przykład jest hybrydą gatunkową. Łączy taki film cyrkowy z kinem Noir I, i te dwie połowy tego filmu są inaczej nakręcone, inaczej oświetlone, mają nieco, nieco inny ton. Przez co czuć ten to, o co chodzi w Kini Noir, czyli narastający fatalizm. To zbliżanie się bohatera do pogrążenia się w chaosie. Mamy jedną z najlepszych fatal w tym filmie w historii Kina. Bo zagrała ją Kate Blanchett. Wydaje mi się, że to, to jest tutaj sukces tego, tego castingu. Ogólnie casting jest znakomity, poza Bradleyem Cooperem, który. Wypad dobrze, ale jestem w stanie podać chyba dziesięciu innych aktorów, którzy by lepiej zagrali te rolę, czy bardziej wypasowali po prostu. Chociaż wydaje mi się, no że tak. Początkowo taki był... to miał być DiCaprio. No to nawet tak, tak. Zdecydowanie lepiej by wypadł, ale a nawet Bradley Cooper po prostu nie jest tym aktorem, który. który... Jakoś znakomicie zagrał taką postać, ale też może Del Toro nie chciał, żeby tutaj był popis w głównej roli, tylko bardziej właśnie ja pozostał tak tym. Everymanem. zaryzykuję takie, takie stwierdzenie właśnie, że ze względu na swój taki trochę aktorski wizerunek. Mhm. Dobrym wyborem castingowym był tutaj byłby tutaj Ryan Gosling. To prawda. Tak, 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 tak. Zwłaszcza, że on potrafi też zagrać yy, taką postać bardziej maniakalną, bardziej agresywną, o czym się zapomina. Co, co przydałoby się przy okazji drugiego aktu, gdzie ta postać staje się pewna siebie. Mm, tak. A poza tym, no, co jeszcze mogę powiedzieć? To, że Del Toro dalej, jak mało kto współcześnie rozumie, taką klasyczną magię kina. Przecież cała sekwencja w tym ogrodzie, w drugiej połowie, w ośnieżonym ogrodzie, no to, to jest scena z udziałem Richarda Jenkinsa, która chwyciła mnie za gardło. Richard Jenkins zagrał tam wybitnie jedną scenę, którą tak, po Tak, prostu... to, to jest tak przerażający ten antagonista. Tak, nawet nie do końca antagonista, ale ogólnie udało się wykrować świat właśnie, który jest bardzo przerysowany i spójny, że jakby jest tutaj dużo właśnie tytułowego, tytułowych zaułków, postaci, które ciągną bohatera na złą drogę, on temu ulega. No i film właśnie jakby przez to, że, że spełnia takie podstawowe założenia kina noir, które ja uwielbiam, że jest sterylny, jest zimny, Postacie są narysowane w taki komiksowy sposób, są bardzo proste, ale jednocześnie bardzo wyraziste. Jakby z założenia, ten film też nie ma mieć jakiejś głębi, on ma być takim doświadczeniem czysto kinofilskim. I pod tym względem jest tutaj bardzo dużo klimatu, bardzo dużo ładnych zdjęć, bardzo ładnej scenografii. Ale czy dałbym nominację za, za najlepszy film? Absolutnie nie. Że to jest film po prostu. Do, do pewnej grupy odbiorczej i tyle, że, że trochę ten film Del Toro zrobił dla siebie, a to, że dostał nominację chyba świadczy o tym, że Akademia naprawdę tego Del Toro polubiła, bo na pewno ten film nie jest tak dobry jak Kształt Wody, Labyrinth Fauna, nawet nie wiem, czy nie jest tak dobry jak Pacific mimo wszystko, mimo że nie, zupełnie inna jest, kategoria. Jest gorszy. Filmu. Ale niemniej Del Toro y, cieszy się, że nie próbuje ciągle tego samego. No, tutaj myślę, że możemy przejść już do podsumowania. I ja tak zacznę, że no niestety Akademia ciągle próbuje tego samego. To prawda. No, bo, bo jednak o czym to też mówiliśmy w, w, w innych rozmowach, że no można się cieszyć, że, że jest to Drive My Car, że są te psie pazury, że jest ta Duna nawet, ale, ale nadal z drugiej strony są te takie klasyczne, wymęczone filmy pokroju Kody, pokroju King Richard. Ten Modelowy film hollywoodzki, z, je, je, jaki kojarzy mi się właśnie w 100% z, z TVN-em, <laughs> tyle się mówi o tym, że, że ta akademia się zmienia, że zmienia się na lepsze, że przyjmują nowych członków, że przyjmują członków z krajów innych niż Ameryka, że przyjmują członków y, różnych narodowości, różnych y, pochodzących z różnych mniejszości etnicznych, że przyjmują członków, którzy mają mniej niż 60 lat. A dalej po prostu jest to samo, mimo wszystko. W takim ogólnym kształcie te Oscary po prostu stoją w miejscu. No i, i, i jeśli dalej będą podejmować takie decyzje, jak te nominacje, właśnie dla jakiejś tam kody czy, czy tego King Richard albo. Yy... Będą, chociaż to oczywiście też nie, niekoniecznie jest decyzja samego zarządu Oscarów, tylko no ABC, o czym już tam było, było mówione, że to wyrzucenie kategorii z, z transmisji, czy zatrudnienie Amy Schumer jako hosta, no to, to nie uratuje tych Oscarów. Co, co więcej, raczej je wycofa, no bo. No, mam wrażenie, że oni próbują po prostu mieć ciastko i zjeść ciastko. Jednocześnie być tym świętym kina, a z drugiej robić show. Tylko, że troszkę nie da się tego połączyć i Oskary powinny po prostu przejść do innej stacji, no bo ABC zdecydowanie im nie służy. No i, i, i robić coś inaczej. No, ja naprawdę z przyjemnością oglądam Independent Spirit Awards. Co prawda to jest nagroda, która ma niesamowicie małą skalę. Ale przez to też nie jest tak napompowana. A, a Oscary dużo tracą też na, na swoim dziedzictwie, no bo przez długi czas jednak były tym wyznacznikiem jakości, powiedzmy. No i nadal próbują być, tylko no, no, trzeba się po prostu ruszyć trochę z, z miejsca. To, co mówisz, że jest ten rozszał między tymi takimi przezroczystymi, klasycznymi hollywoodzkimi filmami, a tymi filmami, które mm, przełamują jakieś bariery, pokazują coś nowego, są bardzo autorskie, pełne stylu to bym mogło wskazywać swojej wypowiedzi, że jest tutaj różnorodność, ale wydaje mi się, że właśnie nie ma tej różnorodności. Są te dwa bieguny, prawda? A zobaczmy jak zobaczy się nominacje za Oscary 2020. Kiedy ta, tam była kategoria różnorodna, tam było faktycznie filmy i dla, i, i, i dla niedzielnych widzów i dla tych co lubią artyzm, ale trochę inny i dla tych co lubią kinowojenne i dla tych dla każdego coś było, uważam, w tamtej kategorii. I było bardzo ciekawie, i no dla każdego coś miłego po prostu. Natomiast, no właśnie w, te, w tym roku jakoś tak yy, no jest dziwnie. No właśnie te filmy tak też nie pasują do siebie. Yy, trochę, trochę są sprzeczne, jakie się ze sobą porównuje. Yy, no i też smutne jest to takie wyrachowanie wielu reżyserów, właśnie na przykład Spielberga, który ja zakładam że on chce być mimo wszystko nominowany, dalej mu zależy na nagrodach i dlatego właśnie robi film, na, jakby zastanawia się, jak zrobić film, który będzie o współczesnych tematach, które są teraz na topie. No a współcześnie na topie są tematy nominowane, te, które są nominowane na, na Akademii, to są tematy często dotyczące mniejszości, czy to właśnie społecznych, czy etnicznych. No i przez to sięgnął właśnie po West Side Story, który jest historią o portorykańczykach, no, i to też jest pełne takiej właśnie nieszczerości, wydaje mi się. Jak się, jak się zastanowimy, co stoi tak naprawdę za pomysły na dany film, to wielu reżyserów dalej wie, że wciąż ma szansę przez to, że film jest ważny politycznie, ważny społecznie, a nie przez to, jaki poziom artystyczny reprezentuje. Chociaż w tym roku nie ma aż tyle tych filmów, w tych mniejszych kategoriach jest więcej tych filmów zaangażowanych politycznie, społecznie. A w głównej kategorii właśnie dużo jest tych filmów takich autorskich o często dość abstrakcyjnych tematach, oderwanych od, od codzienności, bardziej skupionych na jakiejś nostalgii, na, na życiu codziennym, na relacjach między bohaterami czy na odlatywaniu w zupełnie dziwne światy, jak w Zionie na przykład, czy, czy może nawet załóg koszmarów by się w to wpisywał. Te filmy, które po prostu są ciekawymi projektami e, reżyserów. Wydaje mi się, że możemy na tym, na tym zakończyć, chyba że, że jeszcze tutaj masz jakąś, jakąś myśl. Nie, ja powiem, że, że powinien Malignant wygrać. <grymne> tak, osobna kategoria dla Malignanta. Za najlepszy film pod tytułem Malignant. Za najlepszy film Jamesa Owana. <grymne> no, także, jak mówi klasyk z Znowu nie zaskoczyły. Chociaż, no, nie, no, było parę, parę zaskoczeń. No ten brak nominacji dla Villeneva, brak nominacji dla Lady Gagi, dzięki Bogu. Czy ta nominacja dla Kristen Stewart. Ale poza tym, no, to taki no, standardowy Oscarowy poziom. No, niby parę fajnych rzeczy, a reszta, no, mogło być lepiej. Ale bywało też gorzej. Czy ja wiem... Znaczy, oczywiście, jakby no, ta, ta, ta słynna, już mam wrażenie, ta dekada lat 2000, gdzie po prostu połowa filmów to, to, to taka, taka, no nie za dobra. Ale no co, no? Może za rok będzie lepiej. Mimo może Robert? Nie tak, może Robert Tegers zostanie doceniony? To za chyba, swojego, chyba jeszcze nie ten moment. A za swoje Dean Dobrze. To dziękujemy bardzo tutaj tak. słuchającym za to, że, że byli z nami przez tą przeprawę. I wytrzymali. Tak, że to, to jeszcze nie koniec, bo, bo pojawi się jeszcze jeden odcinek z tej serii, ale taki troszkę bardziej bonusowy. No i co no? O Oscarach w 2022 roku rozmawiali Adam Sautys i Maciej Kujawski.